I witajcie, jestem Hybi, witam was w kolejnym odcinku, a znaczy w pierwszym odcinku nowej serii, serii z Legendary. Będzie to krótka seria, bo jest to dosyć krótka gra, ale więcej wam powiem jak przejdziemy do nowej gry, ponieważ jak słyszycie, muzyka jest dosyć głośno, a nie da się jej w żaden sposób przyciszyć, ale najpierw musimy obejrzeć pewien film. Tak, zaczynamy nową grę. Ja zagram na easy, ponieważ jest to strzelanka, jestem dosyć średni w takiej gry. Więc no. Legendary. Coś a la Smite, tylko bez bogów, a z potworami z mitologii. Oczywiście nie ma tu ich tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Nie ma tu meduzy, skilli, czy coś. Ale mamy jeszcze jedną cutscenkę.
Tak, mamy checkpoint już. Mamy grę. Otworzyliśmy księgę pan... księgę, Boże. Otworzyliśmy, co my otworzyliśmy? Puszkę Pandory. Puszkę Pandory. I ona się trochę pogniewała i zacznie zaraz wyrzucać potwory. No ale najpierw musi wszystko popsuć. On fire. On fire. Ok, zniszczyło to, więc możemy iść. Zbieramy energię. Problem z Legendary właśnie jest taki, że jak mogliście zauważyć, coś co powinno być na początku gry, czyli ten film, musimy oglądać z menu. No fabularnie... Fabularnie to nie jest nic... nic fajnego. Bo no... Co się dzieje? Dlaczego się dzieje? Dlaczego my to w ogóle otworzyliśmy? Nie wiemy dosłownie... Dosłownie nie wiemy nic. Wszystkiego jakby... Ło. Wszystkiego musimy się domyślać. No, niby jest tu fabuła jakaś tam opowiadana, że... że to my otworzyliśmy, że coś tam, ała. No łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Coś mi się myszka już. No. Nie tu? Aha, dobra. No tak trochę ciula to. No, 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 no. Aha, tu się nie wyświetla żaden przycisk. To trzeba kliknąć E po prostu i przetrzymać. Poszedł. No takie głupie to trochę, no ale, no ale, no ale. Co ja mogę na to, co ja mogę? Woda ogólnie, jak możecie się domyślić, możecie, to zostały uwolnione jakieś mitologiczne bestie. W sumie nawet ja to powiedziałem. A co za tym idzie, będziemy walczyć z nimi. Ale tak jak wspomniałem, nie ma tutaj wszystkich tych fajnych. Znaczy jest parę fajnych, nie powiem. No i wszystkich podrzuciło tak troszkę. Ło. Niektórych nawet zgniotło. Ło. A tu mamy grywka. To jest gryf. W ogóle walka z...
z gryfem będzie ciekawa. Znaczy nie będzie należała do najprostszych. Ja muszę przejść, panie. O! Złapałeś łypcie. Hehe. Ogólnie mord, gwałt, znaczy no może bez gwałtu. To message to są po prostu wiadomości jakieś tam przechodnią. No można czytać niby. Poszedł! 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 Nie, fajnie, możemy sobie zdzielić gryfa, on nam nic nie zrobi. No. No, idź, idź! Jeszcze nam nic nie zrobi. Dajcie mi przejść, barany. Ło! Te... jak one się nazywają? Ale gdzie mam iść? Te... Aha, dobra, teraz się robi golem. No, co to tych kreatur, to mamy zawsze stosowne jakieś tam wyjaśnienie. Znaczy jakąś tam encyklopedię. Czym są, skąd pochodzą. Czekajcie, myślę trochę. No. Słuchawki zaczęły pieprzyć. Trzeba kupić nowe, ale komputer ma pierwszeństwo. No, w encyklopedii wyjaśniającej ich pochodzenie, dokładnie jak są stworzeni. No i tu golem jest po prostu... jak się nazywa? Nie magnetyzmem, tylko jest stworzony... O, mam broń, skąd? Okej, dobra. Wszystko już wiem. O, więcej amunicji. Klasyka gier, przeładowujemy po jednym strzale. Ładnie. No, coś chciałem powiedzieć. Aha, skąd pochodzi? No, jest po prostu magnezem. Jakby siłą magnetyczną, która jakby skupiła na sobie ten metal cały, tak? No, a gryfy to po prostu połączenie orła i lwa. A, nie mogę więcej energii zaabsorbować. Znałem go z energii. Chyba teraz możemy używać energii. Tak. I to potrafi odganiać od nas bestie. Nie chcę nic mówić, ale to się dzieje przeze mnie. No i tu są takie jedne z najbardziej wkurzających stworzeń.
worków oczywiście nie najbardziej wkurzające, bo najbardziej wkurzające się dopiero pojawią. Ale one też irytują, te stworki. A musimy włączyć wodę. O! Okej, musimy... Może nie tyle, co włączyć wodę. Ale jakoś ich tam odegnać, tak? Jakoś przeżyć. Bo inaczej to nie będzie miało sensu. Zdechnie, jeszcze nie zdechnie. A, nie mogę więcej energii zaabsorbować. Generalnie to woda ich od razu zabija. Więc to jest też taki pro tip. Zaraz to przyjdzie i zgaśnie. Zdechnij wreszcie. Nie wiem skąd brałem tę energię, ale brałem. I to dobrze, bo życie się przydało. Nie no, gdyby jeszcze te hakowanie tego systemu było jakoś w miarę ciekawe, no to jeszcze spoko, ale... Aha, tu nie mamy normalnych tych, okej. To są od checkpointu do checkpointu. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Więc pójdę tutaj. Tutaj była bez różnicy. No nie. Coś musi być. To miałeś pobierać, a nie... No wy się walcie na ryj. Gaśnij, gnoju. No. Tyle dobrze. Pokonani. I o to kurde chodzi. A nie mam amunicji. Znaczy mam mało amunicji. Zdecydowanie za mało. Nie wiem gdzie ja idę dokładnie, ale idę.
Chyba będzie piesek. Tak? Zgadłem? Tak, dokładnie. Piesio! Dobra. Nie patrzę, nie go strzelam. Bo i tak to gówno da. Tak to gówno da, więc no. Potrzebujemy strzelby. Jak strzelbę zdobędziemy, to już jest kunic. To już nie mają szans, najmniejszych. Takim pistolecikiem to ja ich mogę jedynie tak pod brudką. O, tak pod brudką podrapać. Bo no. No ja nie mogę skakać w windzie, to cwaniaki. Krakocnąć mogę. Idzie golem, o to. No i mamy troszkę podgaszone ognisko. Wiecie co, ja myślę, że tutaj jest dobry moment na zakończenie pierwszego odcinka, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o co zapytać, coś dopiero mi poprosić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.